Cześć wszystkim, witamy Was na kanale Rzuć na. Ja jestem Monika, ale mówcie mi Mori, ze mną jest Dominika, czyli Mrs. Propaganda. Dzień doberek. Dzień doberek i właśnie zobaczyłyśmy to, ale to już po rozmowie z Shadowheart wczoraj, że Shadowheart się tłumi... Wczoraj. Shadowheart się tłumi... W poprzednim odcinku. Sekrety produkcji zdradzamy. Shadowheart się tu miota i coś trzyma i próbuje zgnieść i otworzyć i może nam powie coś na temat. Something the matter? I nie. Czekaj, kliknę tutaj, fine. Zobaczymy. What's on your mind? Shadowheart, ty jesteś taka... Okej, okay, mam pomysł. Weźmy ją zamiast Lazel na chwilę. Pogadamy, pokręcimy się, sprawdzimy tam do tego, tam koło Windmilla, gdzie powinno jej się odpalić jej quest, ten personalny, originowy. To i może wtedy... Dobra, okay, to tak, to pójdziemy do Lazel. Czy chcemy... Nie chcemy zostawić Astariona. Nie, Marta, nie zostawimy go. Tylko na chwilę, Lazel. Dosłownie, poczekaj na mnie moment. You believe you can survive without me. As you say, do not keep me waiting. Nie poczekasz długo, to będzie dosłownie 5 minut. Skoczymy, wrócimy i już cię bierzemy z powrotem. Something the matter? All right. Some company wouldn't hurt on the road, especially if there's trouble. A sama jesteś problemem. Dobra, Loki Shade. Nie robimy. Ciekawe, czy da się... Czekaj, chyba da się z mapy wrócić do obozu w ciągu dnia. Teraz sprawdzę. Znowu. Tym razem z drugiej strony. Ktoś inny. Chyba, że... A może to czyjś buf tak robi po prostu? Znaczy zaczęło się od momentu, kiedy mamy Willa w ekipie chyba. A, no to widzisz. Więc może to coś, a jak nie, to... Haven't seen that game in years. Tutaj są w klasy. Ooooo! Hopsa, hopsa. Akurat to dodali ten znaczniczek w tym patchu. O, czekaj. Will. O! Shadowheart. Stary, on bezpieczny. Dobra. No, podnoś się. Dobra, rzucimy sobie źle działający guidance. Tak na wszelki. Dobra, i szybko, bo to tylko 10 tur. Hello. Shadowheart's attention is fixed on a damaged old statue. To też dodali. We should keep moving. Co się właśnie stało? Wydarzyło? Nothing. The trick of the light. But something tells me there might be a solution to some of our problems hiding in this wilderness. Co cię skłania do myślenia w ten sposób? Nie mamy za bardzo czasu, żeby act on our hunches, działać na naszych przypuszczeniach, przeczuciach. No, przeczucie to dobre słowo. I jako perswazja, jeżeli chcesz coś powiedzieć, to słucham. Perswazja. Wydaje, tak nie będzie chciała nic mówić, ale ten... Będzie miała guidance, dlatego mamy 14 z charyzmy. Nie jest źle, plus 4. Pamiętaj, że to guidance nam odejmuje, a nie dodaje. No ja wiem, w sensie no odejmuje od tego, więc musimy wyrzucić w razie czego więcej niż 11. Damy radę, mamy dobre role. Widzisz? Pięknie. Widzisz? There's signs there was a conflict around here, some time ago. And different to what we've seen so far.
Conflict needs opposing sides. Whoever they were, they must have had resources. A little investigating could turn up something of interest. Let's go. Znowu perswazja. Jest tego więcej, czego mi nie mówisz. I wejdź w jej umysł i sprawdź, co ukrywa. To jest bez Illitida chyba. A na pewno nawet. Może być ciężki roll. Wisdom 15. A tutaj nam się rolnęło 4 z guidance. No nie wiem, boję się trochę tego guidance, bo ono tam odejmuje. No i co, jak sfailujemy, to sfailujemy, wiesz? No, w sumie. No, ale to dajesz. Perswazję czy wisdom? Perswazję. Aha! Udało się! Tak! Wow. Szczęśliwa trzynastka. You're not going to let this go, are you? Mm-mm. I worship Shah, the mistress of the night. The destruction of this Saluna statue looks like the handiwork of my brothers and sisters. Now that you have the truth, please don't make a big fuss about it. A Shah worshipper? Not my usual quarry, nor my usual ally. Nie robić zbyt dużego zamieszania, znaczy fas, nie robić z tego zbyt dużej sprawy, okłamywałaś mnie przez ten cały czas. Mogłaś mi powiedzieć, jak długo zamierzałaś utrzymywać to w sekrecie. Nie godziłam się na to, żeby połączyć siły z czcicielką Szar. I nie obchodzi mnie, kogo czcisz, mamy większe problemy. No tutaj to jest, wiesz, no to tutaj do mitologii bardzo mocno się odnosi. Ogólnie czciciele Szar są no, praktycznie tępieni, nigdzie nie są mile widziani, nie? Znaczy no tak, nigdy mnie jakoś nie podniecały te panteony dedekowskie, bo dla mnie są też tak strasznie zagmatwane i nudne. Więc nawet ciężko mi powiedzieć, jak od strony fabularnej nasza postać mogłaby się odnieść do takiej rozmowy. W sensie, jak nasza druidka może traktować wyznawców Szar? Czy to jest takie na zasadzie, dobra, wszystko jedno, kogo wyznajesz, czy to rzeczywiście jest apage satanes? Wiesz co, jeżeli byśmy były neutralne, to byśmy rzeczywiście, podejrzewam, że nie zwróciły na to większej uwagi. Dobra, póki jesteś gdzieś tam sobie, mi nie szkodzisz, na mnie szkodzisz, to wszystko jest okej, więc wiesz, w kogo tam sobie chcesz, bylebyś nam nie przeszkadzała i nie wpływała na to, jak my będziemy postępować. Natomiast jeżeli byśmy grały dobrą postacią, czyli tak jak tutaj na przykład wyznawałybyśmy Sylvanusa, czy no ten nasz chaotic good, to można by to rozegrać na dwie, tak jakby dwie możliwości. Jedna, no to okej, akceptujemy cię mimo wszystko, nawet pomimo jakiejś tam wiary nie zrobiłaś nam krzywdy póki co. A druga to absolutnie nie, no tutaj w Szar stoi w opozycji do wszystkiego, co druid i znaczy no nie życie. Trzeba pamiętać o tym, że Szar była przeciwna temu, żeby na ziemi pojawiło się w ogóle życie, nie chciała dać słońca. Bogini Chantei tak jak poprosiła ją i Selunę, żeby ogrzało ziemię i dało życie. Więc tutaj Szar w ten sposób stoi totalnie w opozycji, jeżeli nie można powiedzieć, że jeżeli o życie chodzi, no bo inaczej nie miałaby wyznawców, ale... Znaczy tak, ale można powiedzieć, że jest w opozycji do druida, no bo skoro tak. Nie chciała dać słońca, tak. Żeby słońce ogrzewało ziemię, no to tam pół biedy ludzie, ale nie byłoby roślin, zwierząt, cyklu natury, który druid jakby chce chronić. Tak. Więc w związku z tym, skoro mam już taki feedback, wiem tutaj, co mógłby druid sądzić, to wydaje mi się, że trzecia odpowiedź byłaby chyba najlepsza, chyba że nie chcemy robić nic takiego bardzo kategorycznego, no to... To byśmy dwójkę wzięły, nie? No. A chyba że jedynkę. Chociaż nie, to nie można powiedzieć, że ona skłamała. Ona nie skłamała, ona po prostu nie powiedziała całej prawdy.
Znaczy, ona nie powiedziała nic tak naprawdę. No. Zacznijmy od tego, że przez cały ten czas, jak się chciało z nią rozmawiać, to ona tylko pluła jadem i idź stąd, nie będę ci nic mówić. Ja bym się zastanawiała bardziej nad dwójką. No, bo tutaj, no, ta trójka... No to jest takie bardzo kategoryczne. Tak. Tak, a chyba no nie jesteśmy aż tak kategoryczne ze wszystkim, nawet przecież dawałyśmy upust hedonistycznym zachciankom Astariana raz na jakiś czas, więc chyba dwójka by była trochę lepsza. No dobrze. Forever, ideally. And you assume too much about what I can and cannot tell. Secrecy is everything for Shah's children. It is our code, our creed, our shield. I'm not sorry I kept this from you. Not one bit. Though, perhaps that might change. If you can show an open mind. Więc zobaczmy, jak open-minded. Wyrozumiałe. Wyrozumiała mogę być. Powiedz mi więcej. Czy sądzisz, że w okolicy wciąż mogą być czciciele szar? Możemy porozmawiać o tym później, ale próbujmy być bardziej szczerzy w stosunku do siebie nawzajem. Nie wiem, jak się z tym wszystkim czuć i nie mogę ci zaufać, więc najlepiej, jeżeli nasze drogi się rozdzielą, rozejdą. Wiesz, co ja bym odpowiedziała? Piątkę? No. Nie, no ale dobrze. Na rzecz fabuły nie będę przeganiać Shadowheart. Ja bym wzięła jedynkę, bo to dla mnie to z takim, wiesz, z taką podejrzliwością, tutaj, wiesz, tutaj nam oddaję, z taką podejrzliwością na nią patrzysz, starając się ją zrozumieć, ale jednocześnie emanujesz tą niepewnością i brakiem zaufania. To tak, no. Tak dla mnie, wiesz. Bo to w obozie... Znaczy, generalnie dwójka i trójka to jest takie omijanie tematu. Prawda. Czwórka to jest dosłownie nie wiem. Tak. Czwórka jest dosłownie nie wiem i piątka jest odesłanie, więc chyba jedynka zostaje. No dobrze. Talk to me later. We've got more pressing matters to see to right now. Boże, jaka ona jest beznadziejna. O, Astarion, dlaczego się odłączyłeś? Czekaj i zobaczymy tak. Nie chcę kończyć dnia. Może da się w ten sposób przejść do obozu? Jest dzień, cudownie. Okej, ty chodź. Wszyscy się cofnęli. Super. Nie chcę tak. Idziemy do Shadowheart. Dobra, save'a sobie rzucę. Tak na wszelki. Rzuć na save'a. Rzucę na save'a. O, fail. Chciałam porozmawiać, Bebe. Chciałabym cię poznać lepiej, Shadowheart. Co to była za dziwna magia, która pojawiła się wcześniej? I chciałabym porozmawiać o twojej wierze w szar. No, pojawiły się opcje do rozmowy. No to może o tej magii? I don't know. Something to do with the tadpole. Who's to say? Another mystery to add to the pile. Czy to nie jakiś rodzaj magii szarańskiej? Szar? Czy jest to... No bo tutaj... Chociaż nie. Jeżeli by chodziło o Shadow Weave, to raczej by było takie ciemne, mroczne i tak dalej, nie? A tutaj widać było, że światełko. Takie lżejsze klimaty nastrojowo. Czy jest niebezpieczna ta magia w sensie? Wydawało się to inne od efektów, których udziela nam Kijanka? Mocy? No. Może właśnie trójka? We don't know how this works, not really. Maybe it varies a little, person to person. Don't worry. It won't matter once we find a cure. And if we don't find one, well,
We'll be past our worries then. No i zostały dwie. To może się zapytać, czy to właśnie nie jest moc czary, czy wolałabyś to drugie, czy jest niebezpieczne? Nie wiem, czy nie zostanie tak czy inaczej jedno, znaczy albo jedno, albo drugie, więc chyba wsiora dno. No dobra. No to po kolei. No. No. Whatever it is certainly not. Jakim cudem ty disapproves? A kto disapprowuje? No Shadowheart. Tylko Blueheart. Tylko to. Bo ona wszystko disapprowuje, ona się, wiesz. No dobra, ale nie rozumiem, dlaczego ona disapproves w momencie, kiedy się pytasz, czy to jest magia Sharan. No, a możesz tego nie wiedzieć, tak? No koszyczki! Dobra. Ojej, ojej, jak się zdenerwowałam! No proste! Jak tak można? No, no staramy się być miłe. Tak? Próbujemy się dopytać. Ja wiem, że ona nie lubi, jak się pyta, ale to jest no, coś, o czym my możemy nie wiedzieć. I to nie jest żaden metagaming. My po prostu możemy nie wiedzieć. Czyli co, jak teraz się zapytamy, czy jest niebezpieczne, to ona mówi, o Jezu, pewnie jest, uważaj. Dobra, spoiler, tak jest. No do szału mnie doprowadza, no. I ona jeszcze disapproves o to, że się pytasz. Wow, Shadowheart zbyt za dużo emocji i cieszę się, że nie tylko we mnie. Moja ekspresja, dobra. Więc przejdźmy do tego momentu, kiedy ją totalnie znienawidzimy. Czy jest niebezpieczna ten rodzaj magii? Very. It wanted to lash out at you. Luckily, I was there to stop it and save your life. Anything else? Bitch. Czy ktoś ma poduszkę, żeby przypadkiem ją w nocy udusić? Serio, chciałeś się kpi napić. Nie. Nie zatrzymuj się. Pij do woli. Co ty byle czym? Właśnie racja, jeszcze będzie miał zgagę. A tyle jadu. Nie chciałabym cię poznawać bardziej, Shadowheart, i chciałabym porozmawiać o tym, czy o tej wierze w szar. Ja nie chcę już z nią rozmawiać, proszę. Nie no, zapytajmy się jeszcze o tą wiarę w szar. Może dodali jakieś dialogi. Albo znowu będzie miała disapprove. No, to wiecznie disapprove. Ej, słuchaj, jeżeli zdobędziemy wystarczająco disapprove'a, to wtedy od nas odejdzie. Sama, z siebie. Naprawdę? Tak. Zajmijcie. No więc właśnie, widzisz, warto ją pytać i kopać leżącego? Tak, kopiemy leżącego. Dobra, Hit her hard. Więc chcę porozmawiać o twojej wierze. I don't have to explain myself to you. Oj, musisz, wszystko musisz nam wyśpiewać. Dokładnie. Będę musiała rozważyć podróżowanie z tobą, jeżeli zamierzasz trzymać sekrety przede mną, ukrywać jakieś sekrety przede mną. Wybacz, nie chciałam, nie obchodzi nas dwójka. Perswazja, nie mam problemów z czcicielami szar, jeżeli o to ci chodzi, i perswazja, powinnaś mi zaufać, i w sumie jesteśmy na tej samej łódce. Jakby to, we're on the same boat. Jesteśmy w tym no razem, tak. No. Jedziemy na tym samym wozie, o. Dokładnie. Jedynka? Jedynka, zdecydowanie jedynka. Then we consider. If you're sure you can survive without me. Tak. Ej. Chciałam pociągnąć temat. Dobra, dwójkę. One nie lubią, jak się pytamy o nią. You already know my biggest secret. What more can you ask? Co cię skłoniło do wiary w szar? Powiedz mi coś o sobie poza szar i poza kijankami. Jedynka. She took me in when no one else would. Without her, I wouldn't be alive. She's my mother. She nurtures me, cares for me, loves me. Don't believe the lies the Saloonites tell. No i zostało jeszcze to. Klik. No,
Klik, no skoro to może ją wkurzać, no to jedziemy. No nie wiem. What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Dzięki za informację, Shadowheart. Będziemy sobie popływać, tam była taka ładna zatoczka. Musisz mi pokazać kiedyś nocną orchideę, kiedy będziemy przechodzić obok nich. Serio? Podróżowałaś pomiędzy planami egzystencji i nigdy nie byłaś w stanie pływać? Nigdy nie pływałaś? To dokładnie o to mi chodzi. Czy jest jeszcze coś, czym chciałabyś się podzielić? Dwójka. Tak, oczywiście, że tak. Tak. It's nothing to laugh at. Save your questions if that's how you're going to react. Dlaczego nie dysaprowujesz? Czy jesteś jeszcze czym chciałabyś się podzielić? Dobra. No. I can't. I mean, I literally can't. There's certain things I can't remember right now. Sha's secrets must be preserved above all else. All who worship her know this. I have had certain memories suppressed. Voluntarily. So that I can serve Sha without compromising her. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Sha's mission, then my memories will be restored. O jakiej misji mówisz? Na czym polegała? Jak to miałaś wyparte wspomnienia? To wydaje się być dość ekstremalnym rozwiązaniem. Dobra, zapytajmy o misję. That is not for you to know. Leave it at that. No i dwójka. Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Sha will reward me when I succeed. Dobra, czekaj. I to jest ten moment, czekaj. Something the matter? Tak, tak. Czym się bawisz? Jest tu ta odpowiedź? Nie ma. If you're sure. Fine. I'll be here whenever you rediscover your taste in company. Widzisz, i tu jest ten moment, w którym się miotam. Ja jestem osobą, która lubi pomagać wszystkim. Kurwa, coś jest nie halo, że ona miała, wiesz, mi zaczyna być jej od tego momentu zwykle szkoda, bo to jej wiara i z takim oddaniem, jeszcze jak gram klerykiem, to jestem ją w stanie totalnie zrozumieć, wiesz, że robisz wszystko dla swojej bogini, czy dla swojego boga i dychotomia dobra i zła, no. It is done. Bo to nie jest tak, że jej całkiem nie lubię. Ja ją nawet gdzieś tam lubię, tylko ona jest tak nieprzyjemna, jeżeli chodzi, wiesz, w obyciu. Po prostu, wiesz, targają mną skrajne emocje. No właśnie, widzę, dzisiaj jest bardzo, bardzo emocjonujący odcinek. Ale dobrze, mamy z powrotem Layzel. Tak. Rozumiem, że ten biedny Will to z nami jeszcze chodzi, bo... To nie chcemy też Willa? Znaczy, bo mieliśmy go wziąć, żeby te fabułki, tylko nie wiem, czy już mu zrobiliśmy te fabułki, czy zrobiliśmy nie. Znaczy tą część tutaj mu zrobiliśmy, ale ponieważ, czekaj, jest 11-20 minut, to zrobimy tutaj kłościka. Tutaj nie będzie... Dobra, ale to jeżeli mamy Willa, to musimy mieć też najważniejszego członka drużyny, bez którego przegramy i zginiemy. Skwarek! Dokładnie, Skwaruś. Skwaruś, chodź tu. Zapomniałam o Skwarku, widzisz. Potion of healing. Potion of sleep. Antytoksyna. Nie znalazłam jeszcze zastosowania, ale jest. No pewnie ci, wiesz, skoczy poison status. I zapiski aptekarskie. It says there's a cellar here somewhere. Więc jest tu gdzieś piwnica. I don't see one. Gotta be something in this heap. Cultivation instructions for a range of medicaments.
O, że jest, żeby dostarczyć specjalnie potrzebne roślinki do piwnicy. Mhm. Z dala od... Search the cell. I ojej, ojej, a cóż to? Wejście do piwnicy. Ojej. Ojej, nikt się tego nie spodziewał. Waj, waj. A tutaj jest też fajny kwestik. Dużo pocionków. Tak. No, dużo wszystkiego. I zapiski doktora. Gdzie tu są te zapiski doktora? Wpadły pod tekstury. O. Są. Tu balm ointment. Ważna rzecz, zapamiętaj. Oczyścić, dołożyć maść i zabandażować. Ojejku, Timmy, tak. Co ty zrobił? Timmy, to. Ponuro trochę w tej piwnicy. Jest ponuro w piwnicy. No nie, żeby piwnicy to było jakieś bardzo jasne i wesołe miejsce, ale ta jest jakaś tak szczególnie ponura. No, komu się... Scratch marks on the floor. Secret tunnel. Jest. Bo tutaj jest taki obraz, Lazel, zasłaniasz. Pan doktor. Portrait of a noble. Dobra, tutaj nie da się z tym nic zrobić. Więc ułatwimy sobie to wszystko, bo... Ojej, dźwignia! Nie wiedziałam, że tu jest. Szukałam jej z godzinę za pierwszym razem. Guzi, kręciłam się, wszystkie półki przewalałam, wszystkie książki. No. Robi się jeszcze coraz bardziej ponuro. Jeszcze coraz bardziej. No tak, język polski jest trudny rano. A o co chodzi z językiem polskim? No bo powiedziałam, że robi się... Jezu, już teraz nawet nie wiem, co powiedziałam, ale bardzo niegramatyczne to było i aż mi się głupio zrobiło. Powiem ci, że nawet nie zarejestrowałam, więc to chyba... Czekaj, kawa. O, kawa. I mamy trumny. Takie zapyziałe, zagrzybiałe, rozkładające się mouldering. Zapleśniałe, o! O, idealnie. A tu... Mamy grzybka. Bullywog. To... Otwiera by trumnę? Czekaj, Ace for Azut. Nie, to nie jest książka jakaś bardzo ważna. Serio, otwieramy trumny? To chyba... Trochę nie pasuje. Ej, jak byliśmy w zatęchłej krypcie, to otwierałyśmy sarkofagi. No ale to wiesz, dungeon. Ale to też jest taki mikro dungeon. No zawsze. No to uznajmy, że po prostu... Inicjatywa. O nie, będzie pukał do innych trumienek. Pięknie. No. Kości zostały rzucone. Całkiem dosłownie.
Jedny kostuś. Mnie śmieszy jak ten, jak możemy użyć Vampire Bite'a na nim, ale nic się nie stanie, bo... nie będzie miał statusu happy. Nie dziwię się. Astarion nie pies, na kości nie poleci. Ha, ha, ha. No, dobra. Trzeba jest skwaruś. Skwaruś, dajesz. Tam. Skwarek, cudowny jesteś. Agile Guardian? Not so agile anymore. Okej, to lutujemy. Albo z Karusiem. O, strzała ilmaterii. Shortbow. A Starynowi musimy w ogóle longbow sprawić, to w ogóle będzie, wiesz, rozpierducha. Czekaj, czy to był właśnie longbow? Tak. Dziękuję. Widzisz, jaki skwaruś? Kurczę, nie dość, że MVP tej walki, to jeszcze lód zdobył dobry. Serio, to teraz można by nawet brać Willa tylko i wyłącznie po to, żeby był skwaruś. Tak, skwarek robi nam damage. O, czekaj. Książeczka. Roczny dziennik. Read. To on był. On był. Jak Red Wizards of Tay? Tak, czerwoni magowie tak. Z Tay. Zabezpieczył ciała bez wzbudzania podejrzeń. Chcę kogoś sprowadzić. Aczkolwiek mam takie przemyślenie, że trochę dziwne jest robić motyw, wiesz, kogoś, kto próbuje oszukać śmierć, żeby sprowadzić ponownie ukochaną osobę, która zmarła w tym świecie, gdzie wystarczy, że pójdziesz do pierwszej lepszej świątyni z 500 golda i panie, wskrześ pan. No nie wiem, to mogło być na odległość i nie zdążył dobiec na czas. No to wysupła trochę więcej i będzie panie, wskrześ pan. Panie, wskrześ pan. A, czekaj, a jeszcze tutaj są trumienki. Ja tutaj widziałam jeden filmik z właśnie Scroll of Summon Quasit. I ten Quasit. No to nie jest taki zwykły Quasit, bo ja to pomijałam wcześniej, więc zamierzam go przyzwać. Będziesz przyzywała Quasita nam. Będę przyzywała Quasita. A to jest jednorazówka? Tak. Ale on jest fabularny. You recognize the tiny fiend, a Quasit. Wicked creatures often used as familiars. Wait, you're not Illy. Illy? co cię przeżyło i wypluło? Nie mówmy mu tak, on jest uroczy. Illy? On się nazywa Łopata w ogóle. Shovel? No wiem, widziałam. No, super. Znaczy, pierwszy raz też go przyzwałam wcześniej oglądałam tylko jeden film. Trafiłam przypadkiem i wiedziałam, że zawsze podnosiłam ten scroll, ale nigdy go nie przyzywałam. I tak sobie właśnie stwierdziłam, że teraz będzie fajnie. Dlaczego twój zwój z przyzwaniem ciebie był w trumnie? Kim oni byli? W sensie... No tak, osoba w trumnie kim była. Tak. Ale Illy? My master! Tall, skinny, prick with ears. Aww. So, you're Shovel's master now. Fine. Aww.
Jesteś paskudną małą kreatorką, nieprawdaż? Czy nie, nie, nie mówię mu takich przyuroczych. Znaczy, wiesz co, ja bym to powiedziała tak z takim uśmiechem, z taką pieszczotliwością. Jesteś taką małą, paskudną kreaturką. Czy powiedziałabyś to w stylu you're a good boy, tylko you're an ugly boy? Tak. Nie, no ale ten, no Ili? Ili? Czyli masz na imię łopata? Shovel? Ale shovel brzmi lepiej. Ten Ili, o którym mówiłeś, wspominałeś, kto to? No to już wiadomo, on powiedział, że to jego mistrz. Myślisz, że nie powie nic więcej? Okej. Okay. Master Ili, wonderful. He tricks them, heals them. Then they die. So sudden, so mysterious. Shovel comes, Shovel takes them. Then we raise them, make them walk. Necromancer, your kind call him. Fun, I call him. Co się z nim stało? Nekromancja jest abominacją. That does sound fun. To nawet brzmi całkiem fajnie. No. Oczywiście, że tak, ale nie, zapytajmy, co się stało z... Kurde, dlaczego nie gramy chaotyczną złą? Znaczy, no dobra, nie chaotyczną złą. Chaotyczne złe są po prostu... Postacie są chaotyczne, głupi moim zdaniem. Ten chaotic stupid, po prostu złe decyzje. Ale tak nawet neutralna, żeby tą trójkę wybrać. Znaczy, powiem tak, nawet nie to, że neutralna, tylko jest taki krąg druidzki, który opiera się właśnie na śmierci tak. Undeadach, więc... W sumie może nasza postać chce się przekwalifikować, są... So, to sounds fun. Myślisz, że chcemy do Shadow Druidów? Nie, ale nie trzeba być zaraz Shadow Druidem. To jest krąg ten, Spores, pewnie będą grzybnie. Okay. Tak, i oni po prostu bardzo mocno uznają śmierć jako część kręgu życia. Do tego stopnia, że skoro to jest i tak część kręgu życia, to czemu by jej nie wykorzystać? Czekaj, bo to jest ta podklasa tak jakby, która właśnie z porkami potrafi ożywić trupki, tak? Tak, ożywają trupki, w ogóle też sami sobie porastają grzybkami i wiesz, jak ktoś do nich podejdzie, to się truje od tych grzybków i tego typu sprawy. Akurat także bardzo fajny jest ten krąg, kiedyś się zbiorę może i zagram, chociaż nie wiem kiedy, bo ostatnio jest straszna posłucha na sesję i jest mi bardzo przykro z tego powodu. A my gramy w niedzielę. Niedziela. Tak, tylko że ja prowadzę, więc co mi do tego? Ej, zawsze będziesz się z nami bawić. Dobrze. No, tak, zapewniamy to rozrywkę. To prawda, bo wy sami prowadzicie tą sesję. Ja wam tylko daję jednego NPC-a wam dałam. Jednego. Już. Cała przygoda się sama toczy. Czekaj, ale to jak było z tą siostrą? To ona w końcu była? Czy ją stworzyłaś na potrzeby filmu? Nie no, ona była. Przecież ją poznaliście. Nie no, ale czy była stworzona? Bo tak długo dopytywaliśmy o nią, że w końcu musiała powstać. Nie, siostra była prawdziwa od samego początku. Okej, okay, dobra, wracając do gry. Tak, no to dobra, jedźmy z tą trójką. Również dlatego, że ja mam ogromną miłość w serduszku do nekromantów i wszystkiego, co nie umarłe, więc... Zawsze możemy stwierdzić, że nasza postać to wypowiedziała sarkastycznie. Albo przez chwilę być out of character i odpowiadać tak, jak ja bym chciała, a nie tak, jak uważa moja postać. No yes! Love when they cry, love when they bleed. Delicious. Oh, you only care about the book. Book this, book that. Oh. Jaka książka? No niestety, voice acting na najwyższym poziomie. No naj... Top of the crop, Oscara za to. Jaka książka? I potrafisz tak zręcznie posługiwać, władać językiem. You have such a way with words. No? Ja jestem tej książki ciekawa. Dwójka jest takim poklepaniem w główkę. Oh, master should go see. Talk to the mirror and remember, balsam, good for burns. A ty... A nie jest good for burns. Boże, jaki on jest cudowny. Go on, mirror knows. Możemy go zachować na zawsze? No mamy go.
No ale jak pójdziemy spać, to zniknie. Chyba, że nie zniknie. Boże, nie znikaj, proszę cię. Bo zniknie, niestety. Nie, 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 nie możemy spać. O. Nie możemy spać. Słyszysz, już nigdy nie zaśniemy. Speak your name. Powtórz imię z książki, którą czytałeś, Ilin Toth. Powiedz mi, powiedz mu swoje imię, Tiefling Memnon Trace, i sprawdź, jak wyglądasz. Przejrzyj się w lustrze. O, okej, to jest, ostatnie jest dobre. Ja bym wzięła, mi się wydaje, że tamten nie zniknął. Mm-hmm. No, to spróbujmy. You do your best to wipe the dirt from your face and look presentable. Adventuring is murder on one's wardrobe, though. Speak your name. No to możemy jako Tiefling Memnon Trace. Ja bym chyba została przy tym Ilin Toth, nie? No, też mi się tak wydaje. My master was human, pure and true. You are not Ilin Toth. If you are his ally, step forward and declare it. Tak, jestem sojusznikiem twego pana. Nie mam czasu na gierki, po prostu daj mi przejść i zastraszenie otwieraj albo rozbiję cię na kawałeczki z pecha. Pech mnie do jakoś. Diabła. Tak, do diabła z pechem. Z pchem. Chem. Z pchem. Tak. Odstąpi nic nie mów. Pierwsza? Only a true ally of Ilin Toth may pass. What think you of the Zalkir known as Zastan? Dobra, Ilin Toth nie był, aż sprawdzę, kurczę, później. Nie lubimy Zastama. Zastam był nekromantą, jest nekromantą, później został... Znaczy, kojarzysz Zastama? Z Ulkira. On zaczął władać całym tej. Tak, zabił poprzedniego Zastama. Zastama z Ulkira nekromancji i stał się jednym z najpotężniejszych Zulkirów w tej. Okej. Okay. I jest taki. Niedobry jest. Niedobry. Jest fe. Jest fe. Bardzo fe. Ja bym postawiła na dwójkę, jeżeli ja bym grała, ale nie wiem, czy nasza postać... Widzisz, to jest to, co ten... Ja to wiem, ale pytanie, nasza postać, to pytanie, jak bardzo chcesz grać swoją postacią, ile ona wie. I ja tutaj właśnie uważam, że lepiej się gra, jak grasz sama sobą, tylko z jakimiś niuansami, nie? Dobra, no to... No bo to tak ciężko rżnąć głupa, kiedy o tym wiesz. No wiesz, tak. Chodzi. Wiem. No to dajesz dwójeczkę. You are no Zalkir. But are you wise? Tell me. Why might one use balsam ointment? Przeczytałam zapiski doktora. Używał maści do oczyszczania ran. Rozmawiałam z Kwazitem i... Leczy oparzenia. I żeby zaleczyć wysypkę? Pytanie tak, czy posłuchasz się Kwazita? Czy posłuchasz się zapisków doktora? No właśnie, to jest takie 50-50, bo pytanie na ile Kwazit mówił nam prawdę, a na ile robił nam żarty, tak? Bo jednak tego typu istoty lubią się tak zachowywać. Mm-hmm. No, może ten, jednak doktor z journal. Acceptable. Finally. If you could see anything in me, what would it be? Chciałabym zobaczyć tych, których kocham. Szukałabym jakiegokolwiek zaklęcia, które pozwoliło mi, by pozbyć się tego pasożyta. I zobaczyłabym moich wrogów cierpiących. Cierpiących wrogów.
Wiesz, że każda postać w zależności jak podejdzie ma inne pytania, inne odpowiedzi? To jest fajne. No. Myślę, że ten Dadpol. Dwójeczka. You seek to survive. You seek power. Be welcome. Młody, oszukałeś nas. See? Tell you truth, Beefy. Trust me. Always, always. Jaki on jest przeuroczy, Boże, jest. Do schowania taki. Ale nie wiem jak to, bo ten... A well-guarded laboratory. What were they hiding down here? Było jakaś taka linia, że można było pogadać z tym kwazytem. Chyba trzeba było zapytać o książkę. I on się wtedy pytał, are you horny? For the book! On jest normalnie precious. Okej. A otworzyłam. A, no właśnie. Nie chciałam tego. Tu mamy otwieraną ściany. Dobra, Astarion, ty zbieraj, bo. Żeby. Młody, gdzie żeś tam wszedł? W tekstury. Można było jeszcze mu zmienić imię, w sensie nazywał się Shovel, ponieważ zmienił mistrza, to teraz będzie się nazywał na przykład Fork. Ooo. No. Moonhaven. Najważniejsze, że książka traktuje o reanimacji. Reanimacji Dead Flesh. Martwego ciała. Reanimacji. Przywrócenie do życia. No. Język opisowy. Język opisowy. Nie potraficie mówić po angielsku. Język opisowy. Nie potraficie mówić po polsku, znaleźć tego jednego idealnego słowa. Język opisowy. Dobra. I Moonhaven Logbook. Dużo. I tu mamy notatki. Body decomposed. Jesus! Jak tam musi śmierdzić w ogóle? Wyobrażasz sobie? Myślę, że jemu już było wszystko jedno. Znaczy jemu, w sensie temu nekromancie, on był całkiem żywy. No tak, że on był żywy, ale mówię, że pewnie już się przyzwyczaił, im było mu wszystko jedno. To jest ważne. Osiągnąłem limit moich umiejętności i resources. Zasobów. Książka oferuje pomoc. Czy odważę się ją zaakceptować, ją przyjąć? Jaka książka? Może jest gdzieś ukryta. Jest, jest. O, mamy kryształową kulę. Dużo zwojów. Jest w ogóle tyle fajnych książek do przeczytania. Ale w grze, czy tak naprawdę? W grze, no. W grze. O, to jest The Evil Eye. To jest o tych nocne wiedźmy, sea hags, morskie wiedźmy, no i zielone. They are beautiful. Ethel? They are powerful. Speak not a word against them.
Nocne wiedźmy są fajne. Lubię lore nocnych wiedźm. Mam nadzieję, że będziemy mieć szczęście i jedną spotkamy. A to jest rzecz, która wychodzi, kiedy zabije Bingandrela. Ale to trzeba by go zabić. Trzeba by go zabić, nie mając Astariona w drużynie. Albo później przebrać Astariona i z nim porozmawiać, w sensie użyć na nim Speak with the Dead. I wtedy się dowiadujemy, że tam jest taka Maiden Fel, która go wysłała, to więc to de facto nie był Cazador, ale to tak jakby przez osobę trzecią. Ale do tej pory nie wiemy, czy znaczy inaczej. Wiemy, że Astarion wierzy, że to Cazador wysłał za nim Gera. Natomiast czy tak na pewno było, tego nie wiemy. To raz i się zgubiłam. Jeszcze pytamy się, kto to jest ta Maiden Fel. I Ger odpowiada Gandrel, że jest to osoba, stworzenie, przez którą nawet potwory mają koszmary. I to mi tak bardzo wskazuje na te nocne wiedźmy. No. Jej. From the looks of that book, Gail might want it. Ale Gail może ją to tylko chcieć wpierdzielić. The book is locked tight with no visible keyhole, only an oval recess in the cover's mouth. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. You can sense something dark about this tome. Something profane. A cursed book. How obvious. Whoever opens it deserves the fate that befalls them. That looks terribly heavy. Why don't you let me carry it for you? How about you just leave it where you found it and we saunter away? Ja myślę, że Lazel ma rację, Shadowheart powinna to otworzyć. To jest przedmiot fabularny dla Astariona. Tylko, że kurde, i tutaj mamy znowu rozkminy, ponieważ jest to książka z tej, nie lubimy tej. Ogólnie nekromancja jest, fuck me, to jest zła rzecz, jeszcze jakże tej, to w ogóle możesz ocipieć, oszaleć i wszystko dookoła, nie? Węże latają, bo jest dziko. Tylko, że Astarion potrzebuje tej książki, on jej potrzebuje, żeby znaczy on chce czytać, on tam szuka wiedzy, w jaki sposób przywrócić siebie, znaczy przywrócić do życia osoby nieżyjące, jednostki nieżyjące, ewentualnie, żeby potrzebuje więcej power, mocy, siły, żeby mieć jakieś szanse z Cazadorem, bądź żeby uwolnić się od Cazadora, bo może jest tam jakiś ustęp o wampirzach. I tylko, że ta książka może wpłynąć na niego w taki sposób, że później będzie miał... To jest początek gry. Może się okazać, że jest przesrane gdzieś pod koniec, rozumiesz? Więc to jest jak najbardziej fabularna rzecz dla Astariona, ale zawsze się boję mu to dawać. Gail to po prostu wpierdzieli, a on to, wiesz, no, nie wyniesie z tego zbyt dużo. Dobra. Bardzo ekscytujący ten odcinek. Bardzo jest mnóstwo emocji. Wiesz co, ja też się boję bardziej to Astariona widać, bo I sense tragedy on Widing po prostu. Takie w sensie on jest i tak już bardzo tragicznym bohaterem tutaj we wszystkim, im dalej będziemy szli w las, więc... Ja sądzę, że chyba jedna rzecz więcej. No, będziemy później rozmawiać o kompanach, ale... Bardziej mi chodziło o to, że jak damy mu coś tak potężnego, to jebnie. On nie jest odpowiedzialny, ja mu nie ufam. Ja bym mu nie powierzyła, żeby przyniósł jajka ze sklepu, bo bym się bała, że po drodze je porozbija, co dopiero dawać mu jakąś, wiesz, potężny artefakt magiczny. No a. Okej, no dobra. Czasami jest chaotic stupid, trudno i tak go lubię. Więc możemy upuścić tom gotowego zniszczyć, możemy włożyć księgę do naszego plecaka, odłożyć książkę na miejsce i zostawić ją po prostu. Więc takie trzecie, a czwarte to praktycznie to samo.
Wiesz co, ja uważam, że dobrze by było tą książkę zabrać, nawet z takiego względu, że skoro my tu weszliśmy, to znaczy, że ktoś inny też tu może wyjść i chyba lepiej, żebyśmy my mieli tą książkę niż nie wiadomo kto. Podoba mi się twoje myślenie. Podoba. Dziękuję. Tak, okej, okay. Więc ta pod typu kołej. O, zapomniałam. Więc jesteśmy tutaj w trójkę. I czekaj. Shovel. Okej. Okay. Otwieramy. I teraz tak. Nasza postać. I out. I Astarion. I out. Hazel też out. A teraz dzikie ognie. Why? Why nie ma dzikich ogni? Bo miałam powiedzieć, że właśnie nikt nie stanął na tym, a to jest pułapka. Ej. Nie, bo tutaj z tych lecą dzikie ognie, jak tylko się weźmie tą książkę. Co prawda jej nie otworzymy. Jest tutaj. The Necromancy of Tay. It is not too late. Kurde, i widzisz, to jest... Wszystko krzyczy, żeby jej nie otwierać i broń Boże, a z drugiej strony... The book is locked tight with no visible keyhole, only an oval recess in the cover's mouth. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing, and you can sense something dark about this tome. Ja tam nie wiem, co ludzie mają do nekromantów. To po prostu taki spóźniony healer, no. I tyle. Tak, spóźniony healer. A poza tym, to dobrze brzmi po angielsku. Because you cannot spell necromancer without romance. Dobra, czekaj, jeszcze było. A alchemicy to kucharze nie znający żadnych granic. Czasem patrząc na to, co wyprodukuję w kuchni, mam wrażenie, że jestem alchemicą. Nie mam czasu gotować, ale Baldoś czasem mnie pochwala. Rzadko, bo rzadko, ale... Okej, czy teraz tak, możemy zejść... Bo prawda jest taka, że tutaj jest studnia. I w tej studni... Siedzi dziewczynka. No nie, jeszcze pogadam z kwazytem, bo aż mnie... Always. Kurczę, on mówił takie fajne rzeczy. Czekaj, on ma dwie akcje? On ma dwie akcje. Chodź kubanieć. A nie. Jest akcja, bonus akcja. Dobra, idziemy na dół. Apart from an overgrowth of moss, the well looks unremarkable. Wrzuć monetę do studni i investigation, zajrzyj do studni. Nie no, zajrzyjmy sobie. Jak będziemy patrzeć w studnię, to studnia spojrzy w nas. Looking into abyss. Same dobre role, same dobre. Dry stones line the wall. At the bottom, something gleams in the dappled light. Możemy zejść po linię od wiadra i wrzucić monetę. A wrzućmy monetę. The coin disappears into the darkness, landing with a soft clink. No, czyli nie ma wody. I zrobili animację wrzucania monety. Wow! Dobra, schodzimy po linię? No schodzimy, może się nie zabijemy. Webs everywhere, which means spiders anywhere. Wszyscy sfejlowali. LOL. Jest short sword. Jest short sword. Dobrze.
Przynajmniej ubierzemy w takim razie Astarionę, bo najlepsze co może być to na nim dwa short swordy. I dodali creepy dźwięki. Jej, super. Dobrze. Save. O, to jest bardzo zacny pomysł. Dobra, Lazel, ty... O, burl. Nic nie widzisz. Ty nic nie widzisz. Will też. Czy my Willowi w końcu wzięliśmy Devil's Sight, czy nie? Chyba nie. Nie pamiętam. Poczekaj, gdzie jest... Czary? Nie. To nie będzie czar, tylko ta inwokacja. Warlockowa. Wololo. Nie wiem, gdzie on ma to zapisane. Jest Warlock spell slot. Przepraszam. Nie, to chyba byłoby tutaj. One night. A, to jest. Albo tu. Mamy tak. To było gdzieś... A, dobra, widzę. Mamy Agonizing Blast i Repelling Blast. Tak. Tak. Czyli mu nie wzięliśmy Devil Sight. I nie mamy żadnego cantripa, żeby. Pochodnia, czy mamy pochodnie? Patrzę. Nie widzę. Za ciemno jest? Ha, ha. Nie, chyba po prostu nie sprzedaliśmy poprzednio i... A This Guidance. Will miał tą... nie Will, tylko Gale miał ten naszyjnik z cantripem na Dancing Lights'y. Teraz pytanie, czy wracamy do obozu zmienić na Gale'a? Możemy albo po prostu zabrać mu naszyjnik z cantripem. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie musi być u nas... chyba musi być u nas w party. No niedobrze. Well met. You sure about that? I'm one of a kind. O, jest tak smutno ich wszystkich zostawiać czasami. And just when things were warming up. Bo wiesz co, bo to jest ten sam mechanizm, co nie wiem, czy kojarzysz, jak był zrobiony... Go ahead, I'm listening. No. Możemy tylko powie. Takim eksperyment, że ludzie mieli porozmawiać się z takim małym robocikiem ze sztuczną inteligencją przez kilka minut i potem na koniec eksperymentu mieli wyłączyć go po prostu. Jak mieli już zacząć wyłączać, to robocik miał wgrane to, że zaczynał błagać o życie. O kurde, nie widziałam, ale by mi to zryło psychę. No właśnie, i ludzie nie mogli wyłączyć robota. Tak. I to jest dokładnie to samo. Dobra, zostawiamy. No, ja bym się poczuła, jakbym zdradzała Idi albo Legiona. No. Dobra, wiesz, i to jest ten sam mechanizm. Dobra, zostawimy Willa. O, na pewno chcesz mnie zostawić? I masz taki wtedy tak, sercu. O. Nie, nie chcę cię zostawiać. Dominika, ale wiesz, co jest najgorsze? Że te postacie nie istnieją. Ja wiem. Nie
nienawidzimy całym sercem Shadowheart. Lubimy Gale'a. Uważamy, że Will jest bardzo uroczy. Wiesz, to jest niesamowite. I więc zawsze to mnie właśnie jara w tych RPGach, że postacie, no tak się z nimi zżywasz, że później już szukasz informacji na temat i czytasz sobie fanfiki, oglądasz fanarty i się cieszysz. Nie? No. To jest takie, wie, takie kultowe później się robi. Dołącz do mojej party. With pleasure. Lead on. Widzieliśmy, że się ucieszysz. To teraz pytanie. Dance. Tak, ty masz Dancing Lights. Skwaruś. O Jezu. Tęskni będę za tobą, kruszynko. Dobra, i Blighted Village. Będziemy znowu musieli zejść do środka, no ale dobra. Ale znowu stara ekipa. Tak. Mi się zawsze tą ekipą właśnie najlepiej chodzi. Astarion, Gale i Lazel. Impressive webbing. Though I should probably worry about its creators. Gale też sfailował na percepcję. No bo on jest, wiesz, przejęty czymś innym teraz. Nie wiem. Pewnie się zakochał w łopatku. Tak jak my wszyscy. Dobra, save. No, zrobimy ten odcinek po prostu trochę dłuższy i będzie fajnie. Mamy coś strasznego. Etherkapy. Uuuu. No, jest pochodnia. Krypne dźwięki są dobre. Ale jest pochodnia. Cleaver tutaj nadpalony. Te dzienniki są super. Większość stron jest starannie wypalona. Te, które pozostały, zawierają jedno zdanie przepisane w różnych stanach agitacji. Agitacja trochę nie to. Podekscytowania? Znaczy zdenerwowania, napięcia, agitation, chyba bardziej zdenerwowania. Pobudzenia. W jej formie znajduje ekstazę i samo zaklęcie jest niewystarczające. Tego też nie było wcześniej. I to jest... To wiesz, że odchodzą do ciebie te... Odchodzą od ciebie fale dźwiękowe jakby. Powiem tak, gdy ten fandom wejdzie za bardzo i tak bardzo jesteś fanem Lord, to postanawiasz, że jesteś pająkiem. To jest taki cosplay, tylko że trochę bardziej. No, to tak, to jest gdy obsesja wejdzie za mocno. Dobra, jeszcze jest zakrwawiony dziennik. Tu jest bardzo dużo tłumaczenia. No i wiesz, to nie tłumacz, raz, że ja przecież banglam po angielsku, a dwa, no dobra, ale też... my tak, ale wiesz, kto to ogląda, może nie banglać po angielsku. To takie przełamanie czwartej ściany. Ja wiem, że wy tam jesteście. Ja wiem. Ale chodzi o to, że kobita, bo to kobita była. To była sobie jakaś kobita, która... Nazywała się Elliot i ona no, nie była, była high elfem, ale lubiła Lolt i lubiła ją do tego stopnia, że stwierdziła, że ona się przetransformuje i będzie wielbić Lolt, i tylko że wcześniej no, Lolt jej tak do końca nie lubiła, ale ponieważ teraz się przekształci, to będzie cacy. To jest nawet diagram rytuału.
Diagram jest rozrysowany na pergaminie, przedstawiający jakiś rytuał. Na dole są dwie figurki, dwie postaci Spidera i elfa, pająka i elfa, czy elf pająk. Które są narysowane w przecinających się okręgach. I pod spodem jest napisana transcendencja. No po prostu dla głupich. Ona chciała się z pająkiem połączyć. Jednym. To była taki Dryder, tylko trochę inaczej. Mhm. No. Ona chciała być bardziej. Tak, ona chciała być bardziej. A tu jest... Tutaj były jakieś fajne buty, z tego co pamiętam. O, tam się coś rusza. Ale my wkurzamy mieszkańców tej dziury, zabierając im wszystko. Tak. O, Jezu. Soul Coins, książka Soul Coinska. Coiny są w końskach. Końskach, dobra. Książka o Soul Coinach. Kurczę, będę musiała... Wezmę to do obozu i w obozie przeczytam w wolnej chwili, żeby już nie... Nie wkurzać pająków. Tak. No, gdzie były te buty? Kurczę, jestem pewna, że tu były gdzieś te buty. Cóż, jeśli mieszkają tu pająki, to powinno być tu dużo butów. W końcu każdy z nich ma 8 stóp. Ha, ha, ha. O, może tutaj. Nie, tutaj były śmieje, no to wychodzi. Patrz. Tutaj jest ametyst, którego potrzebujemy do otwarcia nekromancji, to nekromancji w tej. No co, zaraz tam idziemy. No zaraz, czas nam się kończy. O nie! O nie, o kościotrupek. Kościotrupek ma buty. O. Spider Step Boots. I jesteśmy wtedy odporne na N-Web. Mmm. Więc komu dajemy odporność na N-Web? Powiem tak, z jednej strony dobrze by było dać Lazel, żeby była, no bo ona jest jakby naszym frontem, ale z drugiej ma na tyle dużo siły i konsta, że jest szansa, że jak nawet na nią pójdzie ta, Boże, jak to się nazywa? Oplątanie N-Web. Oplątanie to się jakoś tam wyrwie z tego. Mhm. Z drugiej strony Astarion może być zasięgowy, więc też nie potrzebuje... On tak z łukiem daje radę. Jeszcze mamy, teraz ma longbow. Teraz to już wiesz, nie patrz. Jemu co najwyżej jeszcze longbow plus jeden. To będzie w ogóle szczyt możliwości. No więc tak naprawdę on to walkę w zwarciu ma tylko jakby w ostateczności, w sensie jak będzie potrzeba. No ale wiesz, on ma dwa offhandy ataki, znaczy ma, w zwarciu ma trzy ataki tak de facto. Na odległość ma jeden. No to powiem tak, w pierwszej kolejności myślałabym Lazel albo Astarion, jeżeli nie żadne z nich, to wtedy Gale albo nasza postać. Bardziej nie, nasza postać. Nie wiemy, jakie są saving throwy na N-Weba. Prawdopodobnie na siłę. Zaraz troszeczkę zmetagamingujemy. No. O Boże, aż mam otwarte Dexterity. No to Astarion ma Dexen, to Lazel trzeba dać. No. Bo Astarion 17 Dexa, Lazel ma tylko 13. Nie, poczekaj, doczytuję, bo jest długi opis zaklęcia. Okay. Żeby się wyrwać, to trzeba zrobić strength check, czyli na siłę. Mhm. A można uniknąć.
deksem. Dobra, no czyli mi się wydaje, że po prostu Astarion ma wystarczająco dużo deksa. Leizel ma 13 deksa, ale ona się szybko wyrwie. To bym się zastanawiała, czy my, czy Gail tak naprawdę. Chociaż... Z jednej strony tak, Leizel opłącza, ale szybko się wyrwie. Astariona trudniej będzie oplątać, ale będzie miał dużo gorzej z wyrwaniem się, bo ma tylko 8 strengtha. No to może Astarionowi, na wszelki wypadek, jakby mu tam nie zabanglało. W sensie, że wiesz, że nie, nagle by zapomniał o tym, że jest zręcznym elfem. Zostawi buty, poleci na bosaka. No właśnie. No jak w poprzednim odcinku... Boże, jakie brzydkie. Przez tłuszcz, to Astarion się potknął kilka razy, więc wiesz. Ej, ale ostatnio jak przechodziliśmy przez tłuszcz, to ani razu. Astarion disapprove, są brzydkie jak noc październikowa. Żartuję. No. W poprzednim odcinku Astarion się ten potykał. No właśnie nie. Nie, no chyba się glebnął ze dwa razy. Nie, glebnął się Will. I no Will to leżał permanentnie. I Gail się nie, Gail się nie glebnął, bo Gaila nie było. Leizel tak samo, zamiast jednego razu wywaliła się dwa albo trzy. No bo ona się chciała położyć z Willem. Aha. Aha. Jaś fasola brwi znowu spojrzenie, sugestywne ruszanie brwiami. Co te gąsienicę robi brwiami? No dobra. Ja tak nie potrafię, ale okay. Możemy sobie tak zimaginować, że tak zrobiłam właśnie no. Teraz. Dobra, ja teraz tak sobie myślę, że teraz byśmy skończyły i byśmy zaczęły po prostu eksplorację dalej jaskini w następnym odcinku, bo tutaj żeśmy sporo przegadały. Dobrze. No, a tutaj jeżeli nam wejdzie walka, a wiadomo, że wejdzie, bo tam czekają na nas. Oni tam już się, oni czekają, nie? Oni czekają. Oni już wołają nas, chodźcie. Tak, chodźcie. No to nam to trochę zejdzie, bo tam nie są tylko entrapy, ale jeszcze jest kilka innych ciekawych rzeczy. Są face spidery i jest ta pani, która się przemieniła w pająka. Pająki. No, generalnie cytując mema z innej gry, będziemy penetrować loszki. Tak, będziemy penetrować loszki. Dobrze. Aha, znowu jaś fasola. I see what you did there. No. Było bardzo namierzone. No, mam nadzieję, że wszystkim się podobał ten odcinek. Był totalnie na luzie. No, to tak. No i tak. Dowiedzieliśmy się trochę z Shadowheart. Kurczę, no, żeby trochę inaczej ją rozpisali, żeby nie była taka edgy, by było zajebiście, ale... Znaczy ja myślę, że jakby jest trochę już musztarda po obiedzie, bo wątpię, czy ją rozpiszą na nowo, bo musieliby nie, od nowa nagrać. Nie, na pewno nie. Na pewno nie. To już jest rzecz stracona, jedyne co to mogą PR-ować trochę. Znaczy, powiem ci tak, Shadowheart i tak ma ogromny fanbase. Serio? Tak. Ogromny fanbase, przede wszystkim bardzo podobnie oddany jak ten od Astariona. I mówię o czym mówię, bo sama należę. Więc najczęściej romansowaną postacią była Shadowheart i Gail. Natomiast jeżeli chodzi o najbardziej oddany fandom, to podejrzewam, że jest to Shadowheart Astarion, z Astarionem na pierwszym miejscu. I Leizel jest gdzieś tam na trzecim, na drugim jest zdecydowanie Shadowheart. Znaczy tak to się roznosi po prostu po forach, wiesz, po Lariana, po Tumblerze, tam też patrzę, Tumbler specyficzni ludzie, ale mimo wszystko tak. No, na forum Lariana tutaj, w sensie na tym, na Discordzie Lariana też widać po prostu, ile jest kogo. Znaczy ja jestem w stanie to zrozumieć, bo jak zaczęłam się zajmować naszym Instagramem, właśnie zapraszamy na Instagrama, jeżeli ktoś ma ochotę nas śledzić. Tak, i na Facebooka też. No to jak wpisałam hashtag Baldur's Gate 3, to nie wyskoczyło mi właściwie dużo, że jest Baldur's Gate 3, tylko wyskoczył mi sam Astarion. No. Nie wpisuj tego na Tumblerze, nie wpisuj. Więc nie wpisuj, tam jest tylko Astarion. No okej, no i trochę Shadowheart. Znaczy ja sądzę, że Shadowheart tutaj lubią ze względu na to, że to jest takie typowe yandere. Tsundere? Tsundere, yandere? Bardziej tsundere. Tsundere.
Sundere, znaczy... Ja powiem ci, nie orientuję się, określenia są mi obce, ale podobnie obcy był mi, no, obce było mi nowe zastosowanie zwrotu simp, więc ja tutaj, wiesz, na Twitchu nie przebywałam przez czas jakiś. No, ja przyznam, że w ogóle z określeniem simp mam problem i musiałam sobie googlać, jak już tam w którymś momencie poruszałaś to określenie, bo... Jezu, zaraz wyjdzie, okej, boomer! Jestem boomer, jestem, trudno, jestem już starsza pani, trudno, handlujcie z tym. No, to trudno, a dzięki temu mamy więcej doświadczenia, przykro nam, no sorry. Dokładnie. Chociaż to jest śmieszne, bo teoretycznie jesteśmy milenialsami, ale czasem się czuję jak boomer. Wiesz co, ostatnio się spotkałam z określeniem, że nie jesteśmy milenialsami, bo na to też jesteśmy już za stare. Prawda. Kiedy my, właśnie to jest głupie, bo my jesteśmy z końcówki milenialsów. Tak, my jesteśmy z końcówki milenialsów, my już wchodzimy... Ja nawet nie wiem, znaczy są osoby, które są boomersko nastawione, ale ja bym powiedziała, okej, boomer bardziej o naszych rodzicach, ze względu na to, że to oni byli pod koniec tych lat 80. w takim wieku, że zaczęli mieć dzieci. I teraz my te 20-30 lat to są dzieci boomerów, a nie boomerzy. Znaczy, wiesz co? Bo my jesteśmy z wyżu demograficznego, ale to nie nasza wina. Znaczy, trzeba też pamiętać, że to określenie tam baby boomers i tak dalej, to nie do końca są, że chodzi o to, że to jest bardziej określane na podstawie demografii Ameryki niż świata jako takiego. Ile nasza postać ma lat? Też bym zakładała, że 20 kilka. Takie w okolicy 25 z jakimś poślizgiem w tą albo tamtą. Wiesz, taki młody druid. Niedawno wyszedł ze swojego gaju, żeby... A się odmładzamy, Dominika. Why not? Przeżywamy drugą młodość. Dobra, bo już gadamy po prostu 10 minut od dupie Maryni, ale nawet fajnie. Dobrze, to zapraszamy was na kolejny odcinek. Zapraszamy was właśnie na Instagrama i na Facebooka i tam linki są, nie wiem, w opisie chyba nie dodałam. Postaram się dodać, jak nie zapomnę. No, w razie czego są tam na stronie głównej, tam na górze, w tabach. No, będzie nam bardzo miło, jak coś tam napiszecie i napiszecie tutaj komentarz, to się będziemy odpisywać. Zastanawiam się nad Discordem, może też byśmy kiedyś założyły Discord, nie? No, to tak w sumie nam najszybciej by było odpowiadać. No, i każdy w przyszłości. Każdy mógłby by tam jakoś coś tam sobie napisać. No, dobra, to pa, pa! Do zobaczenia. No, pa.